Yo, siemano, ja jestem Yoshi Fan Gaming, a dzisiaj pokażę wam moje stanowisko gamingowe, oczywiście z okazji 152 subskrypcji na moim kanale na YouTubie. No i tak, także zaczynamy ten odcinek. Pamiętajcie, aby zostać suba, łapkę w górę pod tym filmem, dołącz na mojego Discorda. Także co? Lecimy z tym odcinkiem. Więc pierwsze co, to biurko gamingowe. Jest to biurko od firmy Huzaru. Naprawdę polecam to biurko. Tutaj tam takie stosy kabli. A nie wiem. I tak. Klawiatura to jest oczywiście Razer Cynosa V2. Monitor AUX 124G1. 24-calowy monitor. No i tak. Słuchawki. To oczywiście Razer Kraken X, stojak na słuchawki Razer Base Station Chroma, podkładka pod myszkę to Razer Firefly V2, myszka Razer Deadeater V2 Mini, głośniki Creative 245, tak się ma. Znaczy 246 to kreatywa głośniki. I tak, a tutaj drugi taki głośnik. No i a tutaj jeszcze stosy kabli, jak widzicie. Konsola do gier to oczywiście Xbox 360, jak sam widzicie, kaloryfer to i tak. No i przejdźmy do komputera, jakim oczywiście tak. Obudowa tego to mojego komputera do grania to NZXT H510i, nowoczesna obudowa. Jak sam widzicie, nawet LEDy. Zasilacz to oczywiście Silentium PC. Nie. Zasilacz to Seasonic Focus. Karta graficzna to oczywiście AMD Radeon RX 580. Jak sam widzicie. Płyta główna to oczywiście ASRock B450 Gaming K4. Pamięci RAM 16 GB RAMu. Adata XPG Gamix D10 z taktowaniem 3600 MHz. Chłodzenie CPU to Silentium PC Fera 3, procesor AMD Ryzen 5 3600. Dysk twardy to oczywiście Adata XPG Gamix S11. Jest to dysk SSD M2 typu NVMe. No i także, tak więc tak. Do zobaczenia, trzymajcie się. I tak, fotel gamingowy to oczywiście MSI Mag CH120. No tak. No sobie, tak jak wiecie. Jak wiecie, pokażę wam co można. No sobie
tutaj to wyregulować go sobie tak właśnie. Tak nawet. Jak sami widzicie. No, a jak tak się pociągnie. Ma nawet tutaj te podłokietniki obracane. Można je dać chyba do przodu i do tyłu. Dać w bok. Można je. Można to sobie. O dobra, tutaj to też poduszkę da się regulować. I tak. Tak więc, do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa.